witajcie na kanale Mathematics w 2020 roku i już teraz Wam mogę powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowany tym, co nas czeka w tym roku. Mamy wspaniałe materiały na tym kanale, będą dowody, będziemy drukować na drukarce 3D, będą nowe rzeczy z matematyki, niedawno odkryte będą wywiady, będzie nawet muzyka, która została skomponowana specjalnie dla mojego kanału. I już teraz Wam mogę powiedzieć, że kolejny odcinek, czyli ten 51 w tym roku, będzie naprawdę ekscytujący, taki jubileuszowy. Chciałem z tego zrobić niezłą bombę, ale jeszcze muszę trochę popracować. Część materiałów została nagrana już w marcu, później w październiku, jeszcze teraz trochę dogrywam. I jeszcze muszę zrobić angielską wersję, gdyż no nie tylko dla Polaków, ale dla całego świata matematyczno-historycznego będzie to nie lada gratka, więc chcę zrobić tak, żeby wszyscy mogli z tego korzystać. Także zapisujcie się na kanał Mathematics. Jesteśmy na półmetku moich obiecanych 100 odcinków i do setnego odcinka mam nadzieję, że zbiorę 1000 subskrybentów. Wtedy będę oczywiście kontynuował ten kanał. A na razie, tak jak sugeruję, nazwa tego odcinka. Właśnie to nie jest nasz 50. odcinek, tylko takie trochę pierwsze wystąpienie, zachęcenie do zobaczenia, co będzie na tym kanale później. Oto moja podpowiedź na rozwiązanie zagadki tych czterech kart. Zobaczcie sobie 49. odcinek, poprzedni odcinek, ostatni w zeszłym roku. O co tam chodziło, jakie były zagadki i napłynęło do mnie wiele odpowiedzi. Niestety dużo z nich było niekompletnych. Albo numer 1 był dobry, numer 2 nie, albo numer 2 i numer 1 nie. Dziękuję wszystkim, którzy podzielili się na Facebooku i na Wykopie i wszędzie indziej tamtym odcinkiem czy jakimś innym, ale tych kompletnych odpowiedzi były tylko 4 jak na razie. No i wydaje mi się, że mógłbym Wam tutaj trochę podpowiedzieć. Nie jest to matematyczna podpowiedź, aczkolwiek jeżeli chodzi o numer 1, czyli w jaki sposób zgaduję te liczby, nie jak to jest zaprojektowane, tylko w jaki sposób je zgaduję. Przyszły pewne odpowiedzi sugerujące, że ja sobie zapamiętałem te karty i jakąś tam drogą eliminacji, wiadomo, że można dojść do tego, którą karta jest, powiedzmy zielona, albo ta była niebieska, albo czerwona zdaje się, prawda? Więc tutaj to są te karty, które ja mam wydrukowane, je trzymam powiedzmy gdzieś tam w portfelu i one są czarno-białe, natomiast chcę Wam tylko powiedzieć, dzisiejsza podpowiedź jest taka, że to, co robię w głowie, żeby zgadnąć liczbę, można by wytłumaczyć 7-latkowi w 20 sekund. Nie ma żadnej eliminacji tutaj, nie ma żadnej pamięciowy, tylko można to wytłumaczyć naprawdę w jasny sposób to, co się dzieje w bardzo krótkim czasie każdej osobie, która no, potrafi zrobić, nie chcę powiedzieć za dużo, ale okej, wystarczy, tyle wystarczy. Bardzo łatwo wyjaśnić, jak zgadnąć liczba na tych kartach. W taki sposób, że nawet na kartę nie musicie patrzeć, po prostu dajcie tą kartę i tylko tak o, na tej jest, na tej czerwona, na tej niebieska, niebieska i już będziecie wiedzieć, jaki jest numer bez żadnej pamięciowej eliminacji, ok? Mam nadzieję, że Wam to pomoże, że odpowiedź jest naprawdę banalna, tylko trzeba to zauważyć albo wywnioskować to z punktu drugiego, gdzie jest oczywiście gdzie chciała się dowiedzieć, czy rozwikłać, jak te karty są zaprojektowane. To będzie oczywiście wynikać z tego projektu. A zatem zachęcam Wam Was dalej do patrzenia tej karty, do próbowania i dobra wiadomość jest taka, że już teraz mam dwie butelki dla Was do rozlosowania, nie jedną, tylko dwie z 10 osób, a może jeszcze będzie więcej, może wydawca da nam wszystkie 10, więc konkurs zostanie rozwiązany dopiero, gdy wpłynie 10 poprawne rozwiązanie tego konkursu, także ci, którzy już dobrze odpowiedzieli, trochę cierpliwości, pozostali, piszcie, rozwiązujcie, może się okazać tak, że każdy dostanie butelkę ze wzorami trygonometrycznymi z Ameryki. A na razie dzięki za oglądanie samego końca. Dzisiaj nie ma pompek, to nie jest 50. odcinek. 50. odcinek już niedługo, może za tydzień, może za dwa. Muszę to dobrze zrobić, żeby później nie żałować. I wtedy będzie oczywiście obiecane pompki, również 50 pompek na koniec 50. odcinka Mathematics. A na razie dzięki za oglądanie samego końca. Trzymajcie się, cześć.